Witam Cię na moim kanale prywatnym. Troszeczkę inny materiał Cię będzie, taktyczna szafiarka, więc opowiem Wam o ciuchach. W sumie nigdy do tej pory tego nie robiłem, ale jest jedna firma, która zdecydowanie na to zasługuje. Jest to polska firma Daddy's. Właśnie mam na sobie ich koszulkę, firma, która szyje koszulki, combat shirty, bluzy, czapki, ocieplacze i parę innych rzeczy. Ja osobiście odkryłem ich kiedyś trochę przypadkiem na targach. Tam zobaczyłem pierwsze combat shirty i się zakochałem oraz bardzo szybko taki zamówiłem. Jest to pierwszy combat shirt w mojej kolekcji combat shirtów od tej firmy. I tak, dobrze widzicie, są to minionki. Combat shirt niestety w tym wzorze już niedostępny z racji na pewne zawiłości. Ale generalnie tak, bawełna. Super dobra, jeżeli chodzi o jakość. Wszystko szyte w Polsce, z polskiej bawełny. Absolutnie genialna jakość, to są najlepsze ciuchy, jakie w ogóle mam na chacie. To jest ta koszuleczka i ostatnio jeszcze przyszedł mi nowy kombacik. Taki kozacki w czachy. I zobaczcie sobie, oczywiście kieszenie, zamki bryzgoszczelne, rzepy, wszystko genialnie uszyte. Nie wiem do końca, jak to się nazywa, ale szwy są takie po prostu płaskie. Także przy combat shircie, przy noszeniu kamizelki dosyć ważne i cholernie wygodne to wszystko. Naprawdę nosi się to po prostu jak taką super delikatną piżamkę. Nie to, że miał piżamkę. Made in Poland. Zobaczcie, dorobili się chłopaki już fajnych metek. Także generalnie ja mega polecam. Mam w tej chwili już dwa combat shirty tego t-shirta i myślę, że jest to dopiero początek mojej przygody z tą firmą. A także mam czapeczki, bo stwierdziłem, że do combat shirtów będę sobie zamawiał w kompletach czapeczki, takie bardziej wiosenne, cienkie, z jednej warstwy materiału i takie już trochę bardziej hardkorowe, z dwóch warstw grube, raczej takie dobre zimóweczki. No dobra, pokażę Wam, jak te kombaty wyglądają razem ze szpejem. Tak nam się prezentuje combat shircik z kamizelką, właściwie ochraniaczem korpusu. Środek czarny, rękawy w tym wypadku w minionki. Jest to majsy ostrzekane. Może niekoniecznie na leśną strzelankę, ale to jest kupa, gdzie tak naprawdę nie ma znaczenia, kamuflaż idealny. A jakościowo pełny sztos. Ale zobaczmy mój kombat w czachy. A tutaj kombacik w czachy z chestigiem w ataksie. Myślę, że troszeczkę się całkiem nieźle tutaj zgrywają z kamuflażem. Myślę, że nawet do lasu taki kombacik nie będzie jakoś szczególnie widoczny. Kolory są dość mocno stonowane, więc nie będą się świeciły w lesie i naprawdę fajnie to pasuje ze szpejem. Czapeczka w tym wypadku wersja ta bardziej zimowa, czyli z podwójnego materiału, więc na to niekoniecznie, ale na jakiejś późnej wiośnie czy nawet jesieni myślę, że ideolo, bardzo fajne uzupełnienie kombata i tak jak mówię, naprawdę to jest coś, co z czystym sumieniem i prywatnie za własny hajs Wam polecam. Super sprawa. I jeszcze dostarczycie naszyweczkę Daddy's. Jak już całkiem prywatnie, dajcie znać w komentarzach, czy chcecie filmy tego typu. Czyli takie prywatne, gdzie po prostu polecam szpej, który sam odkryłem, używam, lubię i za którego reklamowanie nikt mi nie płaci. Bo trochę takich rzeczy jest. Ja zwłaszcza lubię polskie firmy i wspierać polski przemysł, więc mam trochę różnego szpeju z polskich firm, tory, plecaków, ciuchów. Niekoniecznie militarnych i niekoniecznie zawsze z tego klimatu, który znacie. Jeżeli chcielibyście takie filmy na moim kanale prywatnym, taktycznej szafiarki, to po prostu dajcie znać w komentarzach i coś może nagram jeszcze. A tymczasem dzięki za oglądanie. Link do Daddy's Gun pewnie wrzucę Wam gdzieś w opisie. To trzymajcie się i do zobaczenia w kolejnych filmach.